dzisiaj mam dla was tą figurkę, a jest to powiększona wersja Masterpiece Grimlocka od Takary. Obok niej jest już teraz Guttur od Gigapower i Cesium od Perfect Fusion, czyli Snarl, Grimlock i Slag. I to są dinoboty, które ja wybrałem, żeby mieć na półce. Są tak duże, że bardzo ciężkie mi je złapać, więc niestety będzie tutaj pewnie wychodziło część tła, za co przepraszam. I pokażę wam może, jak wyglądają ze swoimi wersjami z generacji pierwszej. Mam nadzieję, że będą w kadrze, chociaż będzie to trudne. Troszkę cofniemy tu. Także może uda nam się ich złapać. No, jest w miarę ok. Też tak granicznie. Wspomniałem, są to bardzo duże figurki. Więc jest to powiększona wersja Grimlocka od Takary, czyli jest on większy. Moim zdaniem bardzo fajnie pasuje z tymi innymi. Jak widzicie, kolory bardzo fajnie się zgadzają. Tutaj niestety chrom troszeczkę się różni. Tu jest taki, nie zielonkawy, bo ten plastik przeżyczysty trochę zmienia kolor, ale jest taki bardzo mało nasycony. Tu jest troszeczkę bardziej żółty, a tu jest taki metaliczny, więc ale mimo wszystko uważam, że te figurki ze sobą wyglądają całkiem fajnie. I może, jako że mamy je te trzy tutaj, to pokażę wam, jak wyglądają z innymi figurkami z tej serii. Czyli to jest Masterpiece Sideswipe. To jest Inferno od Make Toys. Także może zabiorę te dwa z kadru. Będzie mi łatwiej ustawiać inne figurki, bo zajmują bardzo dużo miejsca. I Grimlocka przesuniemy tak do tyłu. Także coś takiego, czyli to jest Inferno od Make Toys. Tutaj damy Optimusa Prime'a od Takary. Także tak wyglądają obok siebie. Bardzo fajna skala według mnie. Tu damy Omnigonixa, Jazz. Celowo kładę właśnie figurki, które są bardzo, bardzo zabawkowe. Bazujące na zabawkach z lat 80., żeby jakoś to trzymało się kupy. Tu możemy dać Bumblebee'ego. Także bardzo fajne połączenie według mnie i bardzo fajnie wyglądają razem. Ale może przejdźmy do samego Grimlocka, bo pokażę, będę go wam jeszcze pokazywał w trybie robota oczywiście. Z góry przepraszam za jęczące koty, które będą gdzieś tam w tle jęczały. Także jak tam z czasem jesteśmy, dobrze, wszystko jest ok. Może jeszcze tak, pokażę go wam z... To jest Gnaw z Titan's Return. Mogę już trochę poprawić kadr, żeby nie wystawał mi ten bok. Także bardzo fajnie. A to jest Willy z Titan's Return. Także tak wyglądają obok siebie w skali i Willy może jeździć na Grimlocku. To fajna sprawa. O, ale może oczywiście łatwo spaść. Dobra. I teraz, ten Grimlock jest bardzo duży. Więc jest też bardzo ciężki. Ma strasznie ostre łapy tu. I może o samym pudełku powiem, przyszedł w zwykłym szarym kartonie. Takim samym jak biały Optimus Prime. Nie miał instrukcji, miał tylko akcesoria. I wewnętrzna plastikowa forma strasznie była popękana. Nie wiem, czy to wynika z transportu. Z samej figurce nic się nie stało, ale no jednak... Jednak trzeba wspomnieć o tym, że to pudełko w zasadzie, co mi w sumie na korzyść działa, bo i tak nie ma miejsca, żeby to prezentować. I porównajmy sobie może z generacją pierwszą. Bardzo fajne nawiązanie. Jest oczywiście trochę poprawy, co bardzo fajnie. Jak widzicie, te detale są bardzo fajnie odwzorowane, ale także jest też część różnych innych detali. Także ta część na przykład jest bardzo fajnie tutaj dołożone mamy części i to mi się podoba, ponieważ no, w pewnym sensie jest to wersja tej figurki, ale tam gdzie ma to jakiś sens, są dodawane takie detale. I Grimlock, ta figurka była ta po lewej, była zaprojektowana, kiedy troszeczkę inne wyobrażenie było o tyranozaurach i wtedy uważano, że one ciągnęły ogon po ziemi za sobą, więc ta figurka to odzwierciedla i ta też. Także taki był zamysł, że Grimlock chodził w ten sposób, więc jak go jest dosyć ciężki, więc możemy go ustawić w innej pozie, ale dosyć łatwo się może przechylić. I pokażę wam jeszcze może z Grimlockiem od
Power of the Primes, który jest. Głowa może wygląda fajnie, ale no, jest moim zdaniem proporcjonalny przykład strasznie złego zastosowania. Ta część jest bardzo fajna tu, ale poniżej już mamy coś złego. Dobra, także przejdźmy może do bajerów, które ma ta figurka. I nie wszystko działa tak jak w wersji od Takary. Ale na przykład oczy Grimlocka, jak widzicie, tutaj są czerwone. W serii animowanej miały je niebieskie, więc podnosząc to, mamy taki mechanizm, który się przekręca. Jak kto woli, możemy zmienić oczy na niebieskie. Jak otworzymy mu szczękę, w środku mamy miotacz płomieni i wciskając tu guzik z boku, szczęka się zamyka, także to działa. I jak widzicie, mamy to taki mechanizm skokowy, a działa to dlatego, że nie wiem, czy to będzie działało, ale teoretycznie w Takarze, kręcąc tym ogonem tu, głowa się kręciła tak, także można było coś mu złapać w zęby i ruszając tym ogonem kręcić głową, żeby tak ruszał niby. No tutaj tego nie ma, mi specjalnie na tym nie zależy, także nie mam z tym problemu. Bardzo fajne, widoczne teraz, może nie widzicie, są jakby mechanizmy pod przeźroczystym plastikiem, tak samo jak w generacji pierwszej. I ja to lubię, ponieważ no, może gdybym projektował postać od nowa, to bym tego tak nie zrobił, ale naprawdę robi to wrażenie, jak widać to na żywo. Bardzo fajnie po prostu pracuje światło, także bardzo wszystko fajnie się błyszczy tam, gdzie się ma błyszczeć, dobra. Zmieniłem może oczy na czerwone, ponieważ ja tak preferuję. Też z Grimlockiem akurat pasowały mi niebieskie, ale jako że inne dinoboty, które mam, mają czerwone oczy, więc to też tak zostawimy. No i może się pochylić dosyć mocno w tą stronę na takich nogach, ale no jak widzicie, jego ciężar sprawia, że się dosyć łatwo przechyla, ale mimo wszystko prezentuje się w miarę fajnie. Także przejdźmy może do transformacji. I pokażę wam, jak go transformować. Transformacja jest taka sama jak w wersji Takary, ale racji, że on jest po prostu większy i cięższy, to niektóre rzeczy, no, jakiś paproch, ciężej się robi. I mam nadzieję, że pokażę wam większość na kamerze, ale możliwe, że coś mi ucieknie. Także najpierw domknę mu te szpony, bo są naprawdę ostre i nie chcę sobie zrobić krzywdy. I od czego byśmy zaczęli? Może zaczniemy od góry. I żeby to zrobić, musimy rozdzielić tą część tu i ona dosyć mocno jest zamknięta tutaj i ciężko to zrobić, więc ja muszę sobie niestety pomagać ostrzem. Także mam taki nożyk i tym nożykiem po prostu wkładam tu delikatnie w szparę i przekręcam, żeby uwolnić po prostu ten mechanizm, bo nie chcę ciągnąć za inne części, żeby nic nie urwać, a no jak mówiłem, jest to bardzo sztywne. Także otwieramy tą sekcję i to całość nam się pod takim kątem przekrzywia. Także jak widzicie tu, więc może nam się odsunąć. Możemy też pomóc sobie przykręcając to. Mamy coś takiego. Na razie schowajmy to z tyłu i cała głowa. Mówiłem, będzie ciężko, żeby tam pokazać wam to wszystko. Przekręca się do tyłu tak. I to jest chyba część tego mechanizmu, który wydaje mi się, że nie działa. Ale no, jak mówię, specjalnie zależy, żeby działał. I teraz odsuńmy to do tyłu. Wszystko bardzo fajnie klika. I całą tą sekcję przesuwamy wyżej. I na razie ustawmy ją tu, żeby nam nie przeszkadzała, bo zajmiemy się dołem. Może uda mi się go tak położyć. I tutaj także wszystko dosyć dobrze się schodzi. I ciekawy jestem, czy uda mi się. No, nie udało mi się to złapać paznokciami, także udało mi się to rozdzielić. I teraz przekręcając to tu, mamy podobny zabieg jak w innych figurkach. Czyli mamy tu parę stawów, które się wyginają. I pozwala nam to. Tu chowamy ogon. Ustawić nogę do takiej pozy i może ciężko mi to pokazać, ale wierzcie, że jak będziecie na miejscu widzieli to, to będzie wszystko jasne, jeżeli go kiedykolwiek będziecie mieli. Dobra, także to odsuniemy na górę, tak samo tu to przesuwamy tak, to chowamy
Cała noga nam się okręca tu. I nogi są w zasadzie gotowe. I teraz tak, ja musiałem zrobić małą modyfikację w tej figurce. Nie wiem, czy wy też takie coś będziecie mieli, ale widzicie teraz, tu mamy taką szparkę. I ta szparka jest, może była u mnie większa. Ja musiałem troszeczkę zgoić plastiku, żeby tego nie było. Poluzowałem też te śruby, także jak widzicie, ten pas nie dostaje do samego końca i to pozwala na to, żeby tą nogę włożyć w dół. A wcześniej po prostu to było zbyt blisko i nie było takiej możliwości, więc być może będziecie musieli poluzować te dwie śrubki tutaj. Także przesuńmy to teraz tu. Bardzo podobna transformacja jak w generacji pierwszej. Ustawmy mu stopy tak, żeby wszystko było ok. Żeby mógł stać. Dobra. I teraz jak stoi, może spróbujemy wyjąć mu dłonie. Ta dłoń naciskam na tą część tu, bo jest dosyć ciężko ją odblokować, chociaż widzę, że z czasem robi się ją coraz luźniej. O nie, jeszcze coś tam siedzi. Dobra, jest. To samo z drugą. Druga jest troszeczkę inną, ma konstrukcję, więc powinna wyjść już prościej. Dobra. I teraz tak, teraz jest dosyć ciężki, więc jak go trzymam, żeby się nie osunął w dół, posuwamy ręce w ten sposób. I teraz tu, widzicie, jest taki czerwony dzyndzelek. I on podczas transformacji musi wejść, wcisnąć taki punkt, nie wiem czy go widać, taki biały punkt w środku. I to zablokuje klatkę piersiową i odblokuje tu w środku logo Autobotów. Więc spróbuję teraz tu trafić z tym. No, jak widzicie, logo wyszło tylko częściowo, więc coś mam źle ułożone. Spróbujemy jeszcze raz. O, dobra. Udało nam się to zrobić. Widzę, że z czasem idzie mi to coraz łatwiej. Więc, no i Grimlock w zasadzie jest gotowy. Ustawmy go może tak bardziej stabilnie. A nawet chyba jest ok. Dobra, także usuńmy tutaj, sprawdźmy, czy wszystko jest dosunięte. Tu możemy te panele, jak chcemy, ustawić z tyłu. Możemy ustawić do góry te ręce dinozaura, jak kto woli. No, i tak wygląda Grimlock. Poprawię trochę kamerę. Także jak widzicie, przynajmniej dla mnie prezentuje się bardzo fajnie. Z różnic, które się pojawiły, ponieważ troszeczkę uważam, że się to różni od wersji Takary, to twarz Grimlocka ma tutaj taką srebrny przód. To sądziłem, że będzie mi tutaj przeszkadzało, ale szczerze mówiąc nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, ponieważ sprawia wrażenie, że to jest jakieś światło, które to podświetla, a nie, że sam plastik jest róży. Nawet teraz, jak widzicie, zlewa się trochę z tym blikiem, także jest wrażenie, że to jest po prostu od światła i jakoś tak specjalnie nie odbiega od tego wyglądu. I ta szybka w Masterpiece Grimlocku była z ciemniejszego plastiku. Tutaj mamy troszeczkę taki zielonkawy plastik i to wolałbym, żeby był jednak ten ciemniejszy plastik, więc szkoda. Ale nie jest to wielka strata. Tak wygląda z tyłu. Także z tyłu ma te swoje charakterystyczne panele i głowę dinozaura. Czy możemy ją jakoś tak bardziej ułożyć tu płasko? No, może tak. Ale fajnie, tu te, one są metalowe, chyba są metalowe, także możemy ruszyć te części. I może tak, pokażę wam akcesoria. I Grimlock ma ze sobą, ten Grimlock ma ze sobą trzy akcesoria. I jest to miecz, działko i korona, którą miałem z jednych odcinków komiksu. I w generacji pierwszej obecnie mam tylko działko, więc mogę wam pokazać, jak wygląda. Bardzo fajne powiązanie. I w tej formie, zanim dołożę te akcesoria, to jeszcze chcę wam pokazać części, które możemy tu wykorzystać. Tutaj mamy taki guzik. I tu, jak widzicie, tą część można wcisnąć. I w wersji Takary aktywowało to lampkę. Także jak widzicie, ta ręka jest trochę inna. Ta tutaj. I te działka i ten miecz mają tunel świetlny, czyli wciskając ten guzik
Żaróweczka świeciła tu, światło wpadało przez to i końcówki działka albo miecz się świeciły. Nie mamy teraz takiej możliwości, mi się daje. Nie widzę tutaj lampeczki. Tutaj Decepticon Cynamon wchodzi pomóc. Ale możemy cały czas włożyć te działka do jego dłoni, w którymi wygląda bardzo fajnie. Musimy to zrobić, nie wyrzucając ich. I ta dłoń, jako że jest miała lampeczkę, to jest na stałe taka zamknięta, to możemy otworzyć i dodatkowo ma taki punkt, który pomaga nam, pomaga Grzmokowi chwycić to lepiej. Także mamy coś takiego. Tu mamy taki przełącznik, który pozwala nam zmieniać kolor oczu. Staram się go jakoś tu złapać, gdzie on był. Tu jest. Także wciskając go, może mieć na zmianę niebieskie oczy. Także teraz ma niebieskie oczy. Dobra, przepraszam, muszę chyba porozmawiać tu z klientem. Dobra, pan Cynamon udał się w inną część mieszkania. Staram się wam jakoś to pokazać, żeby to światło tak, jak widzicie, wszystko bardzo odbija. Także ciężko mi. Może gdybym trochę przybliżę tą głowę. Niestety cyfrowy zoom nie jest zbyt dobry, ale no jak widzicie, tak wygląda z tym. I naprawdę fajnie wygląda i bardzo fajnie przełamuje ten cały kolor. Ale tak jak mówiłem, inne moje dinoboty mają czerwone oczy, więc on pewnie też będzie miał finalnie czerwone na półce. Mamy także koronę, którą możemy włożyć. To byśmy mogli włożyć tak. Chyba jest coś nie tak. Takiego. Także możemy go pokazać w takiej koronie. Bardzo ładnie błyszcząca, niesłychanie ostra. Także bardzo łatwo można sobie zrobić nią krzywdę. Także w środku mamy także logo Autobotów. Więc zobaczmy go może z wersjami z generacji pierwszej. Dobra. I tak prezentuje się z Grimlockiem z generacji pierwszej. Także mamy tu trochę wspólnego. Ten Grimlock chyba, jeśli się nie mylę, nie ma wszystkich naklejek. Ale jak widzicie, jest tu trochę nawiązania, jest także sporo nowego. Bardzo fajnie. Teraz widzę, że te czerwone nie do końca się zgadzają. To jest troszeczkę taki cieplejszy czerwony. A jakoś tak specjalnie mi to nie przeszkadza, skoro dopiero teraz rzuciło mi się w oczy. Także tak wygląda tutaj z tym Grimlockiem. Tu obok jeszcze postawię Grimlocka z Titans Power of the Primes. Także tak wygląda z tym Grimlockiem. O nim będę opowiadał trochę więcej może później, ale sami widzicie, jak wygląda. I może zobaczmy, jak wygląda z innymi autobotami. Na początek damy Optimusa Prima. Także tak się prezentują razem. Może trochę przesunę ten miecz, zdejmę ten miecz, żeby nie zasłaniał nikogo. Tak wygląda z Optimusem Primem. Moim zdaniem skala jest całkiem w porządku. Mniej więcej tak to według mnie wyglądało. Tutaj damy może Inferno od Make Toys. Także uważam, że fajnie to wygląda. Na początek kładźmy dalej Sideswipe'a, Sunstreaker'a, może dajmy tu z boku Prowla, jest w kadrze i jest w kadrze. Tutaj dajmy Jazza i jeszcze może coś mniejszego, czyli tu Bumblebee i Powerglide. I ja celowo układam, może tak zrobimy, układam figurki, które moim zdaniem bardziej pasują do tej stylistyki, ponieważ ja chcę właśnie tak to wszystko sobie trzymać na półce, czyli to jest taka stylistyka bazująca bardziej na wersji figurkowej. Postaram się troszeczkę lepiej to złapać w kadrze, nie wiem na ile mi się uda. Może gdybym trochę cofnął. Dobra, prawie jest ok, troszkę stopy zjada, ale no także widzicie, tak się prezentuje z tymi figurkami. Tak jak mówię, ja właśnie tak chciałem to prezentować, także cieszę się, że ten Grimlock pojawił się w tych kolorach i pokażę go wam może jeszcze z figurkami z innymi Dinobotami, które mam w kolekcji. Jeszcze zanim zacznę zmieniać inne Dinoboty, tak prezentuje się z Autobotami, z samochodami w skali Masterpiece, czyli to jest Toy World Colossal, czyli Jazz i Masterpiece Optimus Prime. Także przejdźmy może dalej. Tak Grimlock prezentuje się z innymi Dinobotami. Jaśniej zrobię. I jak widzicie, skalowo moim zdaniem wyglądają całkiem dobrze. Więc jeżeli chodzi o wysokość, Grimlock jest troszkę wyższy,
ale i głowy, i pięści, i ogólnie proporcje są bardzo podobne, co mi odpowiada. Jeżeli chodzi o szary kolor, tutaj mamy praktycznie identyczny kolor. Tu mamy troszeczkę bardziej metaliczny, ale nadal jest to kolor, który jest jakby pasuje do siebie. Czerwone są bardzo równe i bardzo fajne. Tutaj wydaje mi się, że na kamerze ten wydaje się ciemniejszy, ale tak naprawdę w rzeczywistości jest bardzo podobny do tych tu. No i niestety mamy troszeczkę różnicę z odcieniami chromu, także tu najbardziej odstaje ten, który ma po prostu metaliczną farbę zamiast chromu. Jednak u mnie na półce nie stoją tak blisko siebie, więc jakoś ta różnica ginie. Także zmienimy może oczy na czerwone, ponieważ stoi z innymi dinobotami, które także mają czerwone oczy. Spróbuję troszeczkę zmniejszyć ten blik. O, może tak będzie, żeby nie był taki jasny. Także tak wygląda Grimlock z innymi i powsadzajmy troszeczkę innych figurek. Tak jak wtedy, żeby zobaczyć, jak się to prezentuje. Optimus Prime, Inferno. Może troszeczkę zrobimy tak, postawimy to, weźmiemy w dół ten miecz. No, z dużymi figurkami zaczyna się pojawiać już trochę problemów z ustawianiem ich. Także głównie Dinoboty mają miecze, które także odstają, więc też troszeczkę ograniczają możliwość ustawienia. Dalej, Sideswipe Sunstreaker. Wstawmy tu Jazza. Na pierwszy plan dajmy Bumblebee'ego. Także tak wygląda z figurkami w różnej skali. Bardzo fajnie według mnie to się prezentuje. Może będę próbował zdobyć jeszcze jakiegoś słupa albo slaga, ale osobiście odpowiadają mi te trzy, bo są to moje ulubione w zasadzie Dinoboty. Slag jest chyba moim najmniej ulubionym. Dobrze, także może jeszcze zobaczmy je, jak wyglądają obok swoich wersji z generacji pierwszej. Tak wyglądają obok swoich wersji z generacji pierwszej, także bardzo fajnie. Slag, bardzo fajne nawiązanie. Grimlock, bardzo fajne nawiązanie. Snarl, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby wyglądał trochę inaczej, ale no, zważywszy na to, jakie teraz po prostu, co mamy do dyspozycji teraz, to wolę go bardziej od wersji Fantoys. Także tak jest wystawienie, bardzo fajne inspiracje i pokazanie, jak można rozwinąć czyjś pomysł dalej. Ułożyłem jeszcze Autoboty, które w dużej mierze bazują na wersji z generacji pierwszej, wersji figurkowej obok i zauważyłem, że z ramienia Grimlocka wystaje kawałek takiej folijki, więc być może ten gimmick ze światłem działa i zaraz to spróbujemy. Także przejdźmy może do podsumowania samego Grimlocka. Pora na podsumowanie. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tej figurki. Cenowo kosztowała 100 dolarów, także niestety doliczono mi cło, więc musiałem zapłacić trochę więcej, ale uważam, że jest to dobra cena, ponieważ oferuje to, co chciałem i czego obawiam się, że już nie dostanę od oficjalnych produktów, które totalnie zmieniły swój styl i swoją politykę. Także jest to rzecz według mnie zrobiona przez fanów, dla fanów. Widzę, że troszeczkę mam tutaj zdrapany no farbę, ale to nic, trudno. Przez fanów, dla fanów, także ja jestem zadowolony i bardzo się cieszę, że mógłbym ustawić tego Grimlocka na swojej półce. I pokażę Wam też, jak wygląda w moim setupie. Jeszcze sprawdzę, jak działa ta sytuacja z tym. Okej, dobra. Także jak widzicie, jest ten mechanizm tu. Także ups, troszeczkę. Także jak widzicie, miecz się pali. Może jak zgaszę światło, to będzie bardziej widoczne. Także jak widzicie, światło przebiega tutaj w środku i podświetla miecz. Nie wygląda to tak imponująco, jakbym chciał. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda z drugim działkiem. Z mieczem ma to trochę sens, bo wygląda jakby cały czas był włączony. Z działkiem widać to głównie w ten sposób, więc no, nie jest to jakaś rewelacja, ale fajnie, że nie pominięto tego jednak. Także moje przeoczenie, także przepraszam za to, że nie zauważyłem tego. No i tak jak mówiłem, zapalę z powrotem światło. Tak jak mówiłem, bardzo fajny Grimlock.
Mi się podoba, uważam, że jest przynajmniej dla mnie i dla tego, co chcę mieć na półce, jest najlepszym wyjściem. Jest nawet lepszy od wszystkich innych wersji, które są dostępne. Także, jeżeli chcecie, jego imię chyba oficjalnie to jest Reximus Prime, wersja Toy Colors czy coś takiego. Także, jak ktoś chce, to dam wam linka, gdzie można go kupić. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny. A, poczekajcie jeszcze, zobaczycie, jak wygląda to na półce. Dobra, także tak to wygląda na półce. Pokażę wam, testuję gimbala, więc że uda mi się jakoś to ładnie, stabilnie pokazać. Czyli tu u mnie stoi Grimlock. Z racji z tego, że właśnie z tyłu ma dużo tego badziewia, to stoi tak pod kątem, żeby to jakoś wyglądało. No i idąc w prawo, tu jest Snarl. Dalej mamy Optimusa Prima, Ultra Magnusa wydrukowanego. I tu mamy Slaga. I obok niego jest Kronos, czyli Jetfire. Tu dalej mamy jakieś inne figurki, ale o nich powiem przy innej okazji. Także jeszcze raz pokażę wam. Będę pokazywał taki filmik, gdzie pokazuję wszystkie figurki razem. Cały ten zestaw. Wszystkie moje półki. Ale na razie chcę wam pokazać, jak właśnie na półce mogą prezentować się te figurki, czyli Slag, Snarl i Grimlock. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zobaczenia. Zapraszam na następny. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, do zobaczenia. Zapraszam na następny. Hej.